Witam serdecznie, tu dr Bartek Kulczyński. Dziś poruszę kwestię stosowania i spożywania magnezu, aby jak najbardziej zmaksymalizować korzyści zdrowotne związane z przyjmowaniem tego pierwiastka. Myślę, że niektórzy z Państwa dobrze wiedzą, że skuteczność działania wielu składników odżywczych wynika nie tylko z tego, w jakich ilościach je spożywamy, ale również w jakim otoczeniu, ponieważ otoczenie ma znaczenie. I oczywiście mówiąc otoczenie, nie mam na myśli wystroju naszej kuchni lub pokoju, ale obecność współtowarzyszących związków, bo jak wiadomo lub nie, ważnym aspektem jest to, w jakim stopniu przyswajają się poszczególne składniki, i to właśnie obecność dodatkowych składników wpływa pozytywnie lub negatywnie na biodostępność związków, które nas interesują. Dodatkowo mówimy też o tak zwanym synergizmie działania. Nie wdając się w szczegóły, synergizm to sytuacja, w której jednoczesne stosowanie na przykład dwóch wybranych związków sprawia, że wzajemnie potęgują one swoją aktywność biologiczną. Przejdźmy zatem teraz do omówienia praktycznych wskazówek, z czym najlepiej stosować magnez, a z jakimi składnikami go nie łączyć. Składnikiem będącym bratnią duszą dla magnezu jest potas. Te dwa związki wykazują bardzo podobne działanie w wielu aspektach, i tak samo ich brak daje wiele podobnych objawów. Do wspólnych objawów deficytu potasu i magnezu możemy zaliczyć m.in. osłabienie i skurcze mięśni, zaburzenia pracy serca, w tym arytmie i kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi, zwiększoną senność, nadpobudliwość nerwową, tiki nerwowe i zaburzenia koncentracji. W praktyce często jest tak, że niedoborowi magnezu towarzyszy niedobór potasu i na odwrót, jeśli mamy deficyt potasu, to z dużym prawdopodobieństwem zmagamy się również z brakiem magnezu. Tu, jako ciekawostkę, powiem, że magnes jest niezbędny, aby komórki wychwytywały potas z krwi. Zatem, dla przykładu, jeśli cierpimy na niedobór potasu i magnezu, to suplementacja samym potasem może nie przynieść zadowalających efektów. Mam tu na myśli pozbycie się objawów niedoboru tego składnika. Wynika to z tego, że komórki nie będą w stanie efektywnie nasycić się potasem, pomimo zwiększenia jego poziomu we krwi. Analogiczna sytuacja ma miejsce, gdy w przypadku niedoboru obdwóch tych związków zaczynamy stosować wyłącznie magnez. Wówczas nastąpi przesunięcie potasu z krwi do tkanek, co jeszcze bardziej pogłębi jego niski poziom we krwi i nasili tak zwaną hipokaliemię. A ważne jest to, aby zapewnić odpowiednie stężenie potasu zarówno w tkankach, jak i we krwi. Jednocześnie warto też dodać, że brak magnezu w organizmie skutkuje tym, że więcej wydalamy potasu wraz z moczem. Czyli jeśli organizm nie jest wysycony magnezem, to dodatkowo zmagazynowane zasoby potasu zostają uszczuplone. Wobec tych informacji, jeśli na podstawie różnych objawów podejrzewamy u siebie niedobór magnezu, to poza jego przyjmowaniem, jednocześnie warto również spożywać większe ilości potasu. I przede wszystkim należy stawiać na zwykłe produkty spożywcze, które są źródłem obydwu tych składników. Mam tu na myśli głównie produkty takie jak kakao, szpinak, fasola. Dziki łosoś, awokado, ziemniaki, orzechy i migdały. Podsumowując tę część, najważniejszą praktyczną wskazówkę można opisać następująco. Nie należy suplementować magnezu w sytuacji, gdy spożywamy mało potasu, np. połowę dziennej zalecanej ilości, ponieważ może to nawet wyrządzić więcej złego niż dobrego. Jeśli decydujemy się na suplementy z magnezem, najpierw upewnijmy się, że pokrywamy dzienne zapotrzebowanie na potas. Magnez z potasem to nie jedyne połączenie, na które warto zwrócić uwagę. Dobrym rozwiązaniem jest również łączyć magnes z witaminą B6, a to dlatego, że witamina B6 sprawia, że komórki bardziej chętnie wyłapują magnes z krwi. Za sprawą takiego działania można powiedzieć, że witamina B6 zwiększa skuteczność działania magnezu. Ponadto, deficyt witaminy B6 zwiększa wydalanie magnezu z organizmu. Dobrym źródłem pokarmowym witaminy B6 są podroby, w tym np. wątróbka, ale także mięso wieprzowe, mięso drobiowe i ryby, tak jak dziki łosoś i makrela. Z kolei jeśli chodzi o roślinne źródła witaminy B6, to mowa tu przede wszystkim o kaszy gryczanej, ryżu brązowym, orzechach włoskich i laskowych, a także pieczywie razowym na zakwasie i o trębach pszennych. Jak zatem państwo widzą, pozytywnym zrządzeniem losu jest to, że wiele naturalnych produktów jest dobrym źródłem wszystkich trzech dotychczas wspomnianych składników, czyli magnezu, potasu i witaminy B6. Nie przez przypadek składniki te najczęściej występują razem w pokarmach. Jeżeli jednak ktoś chciałby sięgnąć po preparaty zawierające witaminę B6, to warto wybrać ten składnik w formie fosforanu pirydoksalu. Jeśli jednak nie cierpimy na niedobór witaminy B6, to nie należy przyjmować jej w zbyt dużych ilościach, w zupełności wystarczy około 5 mg na dzień. Tak jak wspomniałem na wstępie, jeśli chodzi o wykorzystanie składników pokarmowych przez nasz organizm, duże znaczenie ma to, w jakim stopniu się one przyswajają i istnieje kilka związków, które zwiększają biodostępność magnezu. Wśród tej grupy cząsteczek możemy wymienić białko, stąd warto spożywać produkty bogate w magnez w towarzystwie produktów będących źródłem białka. Mam tu na myśli przede wszystkim mięso i ryby. Korzystny wpływ na przyswajalność magnezu wywiera również inulina. Jest to składnik o właściwościach prebiotycznych, który naturalnie znajduje się m.in. w czosnku, cebuli, szparagach i topinamburze. Ponadto inulinę można zakupić też w formie proszku. Zwykle stosuje się w ilości od 5 do 15 gramów dziennie. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy bilet mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik pisze prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na wwwdoktorbartekpl ukośnik dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam. A teraz wracam do tematu. Niestety w przyrodzie mamy również do czynienia ze składnikami, które utrudniają przyswajanie magnezu. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim fityniany i szczawiany. Ich źródłem są m.in. rabarbar, boćwina, rzodkiewka, szczaw, kawa i herbata. Stąd tych produktów najlepiej nie spożywać w obecności źródeł pokarmowych, z których chcemy dostarczyć magnez, choć oczywiście nie ma co też popadać w skrajność, tym bardziej że wiele produktów roślinnych, które są źródłem magnezu, jednocześnie zawiera w swoim składzie wspomniane fitniany lub szczawiany. Mam tu na myśli chociażby nasiona roślin strączkowych, w tym fasole, a także kakao, siemielniane czy też kaszę gryczaną. W kontekście zaburzonego wchłaniania magnezu o wiele bardziej problematyczne jest jednoczesne stosowanie preparatów z innymi składnikami mineralnymi, a mianowicie nadmierna suplementacja cynkiem, żelazem, miedzią i wapniem może w znacznym stopniu blokować przyswajanie spożytego magnezu z przewodu pokarmowego. Jeśli z jakiegoś powodu musimy jednak przyjmować wysokie ilości magnezu i np. wapnia, to pomiędzy stosowaniem tych związków należy zrobić sobie około 3 lub 4 godzinną przerwę. I jeszcze jedna praktyczna informacja, jaką formę chemiczną magnezu najlepiej stosować. Otóż nie wdając się w szczegóły, najlepiej przyswajalną formą magnezu jest cytrynian magnezu, ale poza nim warte uwagi są również formy takie jak mleczan, chlorek, asparaginian, diglicynian, taurynian i treonian magnezu. Tutaj przy okazji pozwolę sobie zwrócić uwagę, że wspomniany treonian magnezu to taka forma, która dobrze przechodzi przez barierę krew-mózg, i stąd uważa się, że może być szczególnie pomocna we wzmacnianiu funkcji poznawczych, takich jak na przykład pamięć. Z kolei, asparaginian magnezu to związek zawierający w swojej strukturze kwas asparaginowy, który reguluje pracę układu nerwowego. Wobec tego może być dobrym rozwiązaniem w przypadku osób, które zmagają się z takimi objawami niedoboru magnezu, jak chroniczne zmęczenie, zwiększona drażliwość, uczucie lęku czy też tiki nerwowe. W przypadku stwierdzonego głębokiego niedoboru magnezu zwykle stosuje się go w ilości około 200-300 mg dziennie, co również istotne, warto podzielić tę ilość na kilka porcji w ciągu dnia, ponieważ magnez przyjmowany mniejszymi porcjami lepiej się wchłania, czyli lepiej sięgnąć po kilka kapsułek z niższą zawartością magnezu niż po jedną kapsułkę zawierającą bardzo duże ilości tego składnika. Jak Państwo mieli okazję się przekonać w tym filmie, aby wysycić organizm magnezem i zapobiec występowaniu dokuczliwych objawów, warto podejść do tego tematu bardziej kompleksowo. Czyli po pierwsze, zanim sięgniemy po suplement z magnezem, warto się upewnić, że mamy odpowiednie spożycie potasu. Po drugie, jeśli decydujemy się na suplement z magnezem, warto aby zawierał również witaminę B6. Po trzecie, produkty bogate w magnez warto spożywać w obecności białka zwierzęcego i inuliny. Po czwarte, staramy się nie spożywać jednocześnie produktów z magnezem i produktów będących źródłem fitynianów i szczawianów. Po piąte, nie stosujemy w tym samym czasie preparatów z magnezem i preparatów z żelazem, cynkiem, miedzią czy też wapniem. I po szóste, wybieramy odpowiednią formę chemiczną magnezu, np. cytrynian magnezu i przyjmujemy ją w mniejszych ilościach, ale częściej tak, aby dostarczyć około 200 lub 300 mg w ciągu dnia. Jeśli są Państwo zainteresowani tym, abym w kolejnych filmach mówił o innych zalecanych połączeniach składników odżywczych tak, aby nasz organizm mógł je maksymalnie wykorzystać, to proszę o taką informację w komentarzu pod tym materiałem. Wówczas będę kontynuować tę serię. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.